Ksiądz Adam ma jasny płomień wiary i talent do robienia rzeczy niezwykłych. W samym środku naszej istoty jest punkt, niepokalany żadnym grzechem. Punkt nicości, należący wyłącznie do Boga. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Wiesz, że ze świąt Kostudoje podpalił uciek? Po trzech dniach go w lesie znaleźli. Boję się, że coś niedobrego dzieje się w ognisku. Zajmę się tą sprawą. Nie zamiatamy pod dywan, jak to się powszechnie mówi. Co dzień umieramy i rodzimy się na nowo. Nachodzi nas zwątpienie. To, co było kiedyś dla nas ważne, staje się miałkie. A to, co kochaliśmy, odrzuca nas.